Hej, 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 ja witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj Tomek Akasztilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na wideo też tak, w którym to chciałbym wam pokazać ten oto powerbank, czyli powerbank, który od 31 sierpnia będzie w Biedronce za kwotę 29,99 zł. Pytanie, czy się opłaca? Zapraszam dzisiaj do tego krótkiego, pokazowego odcinka. Tak się składa, że ze względu na moje różne hobby oraz to, że po prostu lubię małe kamerki, często mam ze sobą powerbanki i w swoim życiu trochę ich przerobiłem. Od takich chińskich złomów, których szczerze mówiąc nikomu nie polecam, oczywiście za chwilę o tym również sobie pogadamy, po fajne produkty chociażby od Xiaomi. W przypadku takich no-name'owych powerbanków, które można kupić na Allegro za dosłownie grosze, pomimo tego, że zgodnie producent podaje, że na przykład ten powerbank ma ponad 7800 mAh, to w praktyce oferują one maksymalnie 2/3 swoich możliwości, czyli praktycznie tyle co nic. Już nie mówię tutaj nawet o prędkości ładowania, która często również jest zaniżona. Więc pomimo tego, że wydajemy na to grosze, to otrzymujemy po prostu złom. Inaczej jest na szczęście troszeczkę chociażby z Xiaomi, w którym to, znaczy tym przynajmniej powerbankiem, który ja mam nawet 3 takie, i on jest akurat bardzo dobry, 10 000 mAh pojemności, szybkie ładowanie i wszystko działa, a pojemność jako taką nie jest zakłamana. Więc zapytajmy się teraz, jak wygląda sprawa z tym oto powerbankiem. Otwórzmy go sobie, zobaczmy jak to wygląda, co jest w środku, no i chyba najważniejsze, czyli jak działa i czy wszystko dobrze działa. Tak wygląda opakowanie naszego powerbanka, Hyker 4800 mAh, metalowa obudowa, no i wskaźnik poziomu naładowania, czyli całkowita podstawa. No ale metalowa obudowa również jest miłym tutaj wyznacznikiem. Następnie mamy tył, na którym mam pokazane 4 kolory, niebieski, czerwony, złoty oraz szary albo srebrny, tak więc możemy sobie tutaj wybrać, oraz specyfikację techniczną, 4800 mAh, a parametry wejścia, jak i wyjścia 5V, 1A, czyli taka całkowita podstawa. Nie mamy tutaj żadnego quick charge ani nic innego. Wymiary 90x77 7x22 mm i do tego wszystkiego waży to ledwo 231 gramów. W środku mamy instrukcję, obsługę, kartę gwarancyjną oraz oczywiście nasz powerbank, a wszystko zaprojektowano w Polsce, wyprodukowano w Chinach. I mamy jeszcze tutaj jakąś certyfikację. No ale nas obchodzi środek, więc zobaczmy jak to wszystko wygląda, a wygląda to na razie tak. Otwórzmy. Trochę opakowanie poturbowałem, bo mi spadło, ale trudno. Tu jest nasz powerbank, tutaj jest nasz kabel USB, dosyć niestety krótki, no ale być może komuś to wystarczy, oczywiście USB, micro USB. I następnie to, co nas najbardziej interesuje, czyli nasz właśnie powerbank. Oprócz tego mam tutaj jeszcze instrukcję prawdopodobnie i krótką instrukcję oraz właśnie kartę gwarancyjną. No ale i tak, przechodzimy do tego. Tak więc na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo solidnie oraz ładnie, przynajmniej mi ten niebieski kolor, który pod światło jeszcze ładnie świeci, bardzo, ale to bardzo się podoba, tym bardziej, że sam powerbank jest dosyć ciężki, czuć, że jest solidny i gdyby nas ktoś atakował, to można by było w niego tym czymś rzucić, raczej nie powinien się rozpaść. Od tyłu mamy napisane oczywiście naszą pojemność oraz te specyfikacje, które widzieliście wcześniej, a nas najbardziej interesuje przód. A z przodu widzimy wyjście 5V 1A, wejście 5V 1A, tutaj jeszcze wskaźnik naładowania oraz przycisk włącz-wyłącz. Niestety przycisk może zbyt idealnie dopasowany nie jest, sami to widzicie, ale suma summarum wykonanie tego powerbanka, nie licząc tutaj tego przodu oraz tego, że te porty są mimo wszystko bardzo głęboko osadzone, jest jak najbardziej na przystępnym, dobrym poziomie. No ale dobra, nas chyba najbardziej interesuje to, jak ten powerbank działa. I te diody bardzo mocno świecą. To akurat plus często. Tak więc przechodzimy do praktyki. Ładowanie o natężeniu 1A nie jest niczym szczególnym. Nie mamy tutaj quick charge, nie jest to 2.1 ani tym bardziej 3.0A. Są już nawet takie powerbanki, jest to zwykłe, dosyć wolne ładowanie. Naładujecie tutaj telefon, ale w zależności od baterii będzie to mimo wszystko trochę trwało. Jeśli już mówimy o baterii, no to w środku mamy według producenta 4800 mAh i na szczęście nie jest to w żadnym przypadku przekłamana wartość. Zgodnie z moim urządzeniem, które teraz widzicie, tyle mi się udało baterii przekazać do naładowania i dzięki temu powerbankowi albo dwa razy mogłem sobie naładować mojego Huawei P8 Lite, który ma baterię chyba 2000 lub 2100 mAh i raz oraz coś mój nowy telefon Le Eco Le Pro 3, czy jakoś tak dziwna dosyć marka, ale dosyć fajny i ma dużą baterię. Więc suma summarum, podsumowując, bo to już jest podsumowanie, ten powerbank działa. Ten powerbank ma taką dobrą pojemność, jaka jest deklarowana, a to jest najważniejsze, ponieważ wiele powerbanków jakichś różnych chińskich produkcji są naprawdę przekłamane. Tutaj mamy na przykład 16 000 mAh, w praktyce nie udało mi się uzyskać 9. Tutaj mamy 7800 mAh, udało mi się uzyskać ledwo 4,5, czyli nawet praktycznie tyle samo co w tym, a różnica jest. Druga fajna rzecz to, że ten powerbank jest ładny, ładnie się prezentuje i jest solidny. Nie jest to powerbank, który mógłby nam spaść i jakkolwiek sposób się zepsuć. Jest dosyć ciężki, fakt faktem, ale czuć tutaj i tutaj dosyć sporą różnicę. Wiadomo, metalowa obudowa robi swoje, więc
Co mógłbym Wam powiedzieć, polecić czy nie polecić o tym powerbanku? Jeśli akurat teraz potrzebujecie powerbanka, właśnie na ten dzień, teraz, macie teraz, jak dobrze pamiętam, to chyba ma być 2 tygodnie w Biedronce albo do wyczerpania zapasów tradycyjnie, no to ten powerbank mogę polecić. Kosztują 30 zł, na Allegro za 30 zł może znajdziecie coś lepszego, może nie. To jest w Biedronce, metalowa obudowa, solidna rzecz, działa, ma dobrą pojemność, nie jest przekłamana i ładuje oczywiście 1 amperem, tak więc nie jest tutaj również to nic zaniżone. Więc suma summarum, jeśli macie 30 zł i potrzebujecie jakiegoś dobrego powerbanka, który Wasz telefon powinien naładować 1 albo 1,5 razy, albo 2 razy, w zależności oczywiście od baterii, no to mogę go śmiało polecić. Jednak jeśli macie troszeczkę więcej czasu i jakieś 25 zł więcej, czyli około 55-60 zł, to radziłbym Wam wziąć chociażby właśnie powerbank od Xiaomi. Nie dość, że mamy 2 razy większą pojemność, bo tutaj jest 10 000 mAh, no to oczywiście jeszcze mamy szybsze ładowanie, 2,1 ampera, czyli praktycznie 2 razy szybciej to coś naładuje Wasze urządzenia. Dlaczego mówię 25 zł więcej? Ponieważ, moi drodzy, jeśli dobrze poszukacie, to ten właśnie powerbank od Xiaomi możecie znaleźć w kwocie około 55-60 zł z jakimiś kuponami na chińskich sklepach. No ale oczywiście to również do Polski trochę będzie szło, a w Polsce te powerbanki kosztują chyba 70 czy nawet więcej złotych. Więc jeśli potrzebujecie na teraz właśnie powerbanka, to jest to jak najbardziej dobry wybór. Jeśli nie potrzebujecie jakichś bajerów i potrzebujecie po prostu jakąś dobrą kostkę, która może Wasz telefon fajnie naładować. Bo to chyba o to chodzi w tym powerbanku, prawda? Żeby włożyć kabel tutaj, włożyć kabel tutaj i niech się ładuje. Tak więc mam nadzieję, że następny odcinek z biedronkowych szybkich newsów Wam się podobał, bo ja zawsze takie odcinki robię, że chcę Wam to pokazać możliwie jak najszybciej, no bo to jest zwykły powerbank i o nim tak naprawdę nie ma co mówić. Działa, ma dobrą pojemność i ładuje tak jak ładuje. Jest tutaj wszystko zgodne z tym, co podaje producent, a to jest jak najbardziej plus. Mogłoby się to wydawać normalne, ale niestety normalne to nie jest, bo na Allegro naprawdę można się naciąć na te złe powerbanki i tego nikomu nie życzę. Więc moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Napiszcie śmiało, czy ten powerbank ma sens, czy jednak jest może trochę za drogi, a może szukalibyście czegoś jeszcze innego. A może jakiś powerbank w tej kwocie około 30 zł chcielibyście polecić. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.